Witam wszystkich scrollerów Facebooka i wszystkich, którzy chcą przez Pismo Święte spotkać się z Panem Bogiem. I zapraszam do tego wprowadzenia, do namiotu spotkania na podstawie fragmentu Ewangelii, wersety, pierwszy rozdział Ewangelii Jana, wersety 35 do 42. I chciałbym w tym wprowadzeniu skupić się na dwóch pytaniach. Jedno pytanie jest od Jezusa, a drugie pytanie jest od apostołów. Pierwsze pytanie z tego fragmentu to pytanie Jezusa, który zwraca się do apostołów, czego szukacie. I to nie jest takie pytanie dresiarza na dzielnicy, czego tu ode mnie chcecie, co wy tu robicie, tylko to jest pytanie, które ma swój szczególny sens. Jezus potrafił patrzeć w serce człowieka, znał motywację ludzi, to co się dzieje w ich sercach, każdą ich walkę, która się toczyła w sercu. Więc nie potrzebował sam zadawać tego pytania, ale celowo je zadał po to, żeby apostołowie sami sobie odpowiedzieli na to pytanie, czego tak naprawdę szukają. I myślę, że to jest takie pytanie, które może być treścią też waszego namiotu spotkania. Czego szukasz w swoim życiu? Czy rzeczywiście masz jakiś wyznaczony cel? Czy rzeczywiście masz pragnienie Boga, zbliżania się do Niego? Czy może jesteś trochę takim też scrollerem życia, że tylko po powierzchni jakoś idziesz i nie wchodzisz w nic tak na poważnie, tak na głęboko? Więc to jest pierwsze takie pytanie, do którego zapraszam w tym namiocie spotkania. A drugie pytanie to jest już odpowiedź apostołów, którzy mówią, gdzie mieszkasz? Na pytanie Jezusa odpowiadają swoim pytaniem. I pytanie jest o tyle dzikie, że po raz pierwszy spotkali Jezusa, po raz pierwszy się z Nim widzą i od razu chcą wejść do Jego domu. I Jezus mógłby normalnie ich odrzucić, gdyby to był ktoś taki zwykły człowiek, ale Jezus był Bogiem, Jezus znał ich serca, znał ich pragnienie i wpuszcza ich, zaprasza ich do swojego domu, do swojego świata. Jak się po kolędzie chodzi, to księża mogą to potwierdzić, że jak już są drzwi otwarte, to można spojrzeć na ściany, na to jaki kolor jest, na to jakie meble są i człowiek już trochę wie, mniej więcej, tak oczywiście upraszczając, o tym, jakich ludzi spotka w środku, bo widzi już część z ich świata i te nasze domy to jest jakiś nasz obraz naszego świata. I Jezus właśnie zaprasza apostołów do ich świata, żeby poznali to, jak wygląda Jego życie. I oni właśnie tym pytaniem, gdzie mieszkasz, pokazali, że chcą być blisko Jezusa. I właśnie druga część tej medytacji, tego namiotu spotkania, to jest takie zaproszenie Jezusa, żeby odpowiedzieć na to Jego pragnienie naszej bliskości. Więc takie dwa pytania, czego szukasz i gdzie mieszka Jezus, to są takie dwie rzeczy, które proponuję na ten namiot spotkania i na ten namiot wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.